Witajcie, szanowni, kochani, w dniu dzisiejszym w tym kościele zebrani. Przyszliśmy dzisiaj prosić Pana Boga, by obdarzył nas dobrem i pokojem i podziękować za to, że przeżyliśmy zesłanie w tajgach na Syberii i w stepach w Kazachstanie. Nasze myśli też biegną w stronę naszych gości, mających stanowiska, funkcje i godności. Panu Wojewodzie, że zawsze jest z nami, Jego Ekscelencji, księdzu biskupowi, jak polski zwyczaj tradycja stanowi, życzymy wszelkich łask i dóbr od Pana Boga i do stolicy papieskiej niech prowadzi droga. Naszemu księdzu kapelanowi, który nas wspiera duchowo, życzymy także łask Bożych, by trzymał się zdrowo, by nas nie opuszczał, dopóki żyjemy, by został biskupem, wszyscy tego pragniemy. Dyrekcjom szkół, którzy z nami współpracują, chroniąc historię od zapomnienia, jako wiedzę przez drogę dla młodego pokolenia. A wszystkim naszym władzom z całego serca za wsparcie dziękujemy, bo dzięki temu działamy i funkcjonujemy. Syberia od początku rosyjskiej obecności na tej ziemi stanowiła miejsce kary i wygnania. Ogromny obszar, rozciągający się od Uralu do Oceanu Spokojnego, surowe warunki klimatyczne oraz słabe zaludnienie czyniły Syberię naturalnym więzieniem. Po zakończeniu II wojny światowej dramat osób więzionych i deportowanych na obszarach Związku Radzieckiego przez wiele lat pozostawał w cieniu zbrodni popełnionych przez Niemcy. Ich trauma pozostawać mogła jedynie doświadczeniem prywatnym, świadectwem, którego głosić nie było wolno. O dramatycznych przeżyciach mówiono tylko najbliższym, zaufanym, często tak samo dotkniętym przez los jak oni. Sybiracy to ludzie, którzy doświadczyli w swoim życiu tak wiele, że dziś patrzą na nas z mądrością w oczach, spokojem, bo wiedzą, co to znaczy żyć w strachu, głodzie, w czasach nieludzkich. Na pewno wiele możemy się od nich nauczyć. To żywa historia, której poznawanie jest naszym obowiązkiem. Ilu jeszcze jest wśród nas bohaterów, którzy przeżyli? Ile czasu jeszcze z nami będą? Długa jest lista zbrodni i nieszczęść, które dotknęły wtedy wschodnie tereny II Rzeczypospolitej i obywateli polskich, którzy się tam znaleźli, stwierdził Sejm w przyjętej w 2009 roku uchwale upamiętniającej 70. rocznicę agresji. Na Sybir wywożono elitę II Rzeczypospolitej, tych, którzy w roku 1920 bronili Europy i świata. Wywożono nauczycieli, lekarzy, prawników, wszystkie formacje mundurowe, wojsko, policję, straż, leśników, rolników, dobrych gospodarzy, ale też mieszkając na ziemi łomżyńskiej musimy powiedzieć, że tu z tej ziemi wywieziono około 24 tysiące osób. Wśród nich bardzo dużą grupę stanowiły dzieci, małe dzieci. Cóż te dzieci zawiniły dla totalitaryzmu? Te dzieci były kolejnym pokoleniem, które mogło podjąć walkę o ojczyznę. Ich też spotkał tragiczny los. Już te ważne słowa, ważne odniesienia zapadły, zostały wypowiedziane.
tą naszą pamięć dbają, wyrażają w ten sposób troskę o losy naszej ojczyzny.